Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną partię Magnusa Karlsena z Janem Krzysztofem Dudą. Tym razem to Janek gra kolorem białym. Partia 15 minut plus 10 sekund na zawodnika, grana w Norwegii, ale... Online, przypominam. No i cóż, myślę, że ciekawa rozgrywka, a nawet bym powiedział, działo się bardzo, bardzo dużo. No, myślę, że warto przeanalizować tę partię i dowiedzieć się, co i jak. Tym bardziej, że będzie to królesko indyjska więc tam na pewno dzieje się wiele. Zapraszam serdecznie. Janek rozpoczął ruchem D4. Magnus Carlsen, Mistrz świata zagrał skoczek F6, C4, posunięcie G6, i tutaj Janek zagrał posunięcie F3. Może nieco zaskakujące, aczkolwiek tak można zagrać, planując zagrać na przykład E4. Czasami, jak czarne zagrają sobie D5, to my tego pionka wybijamy i po wybiciu Skoczkiem czy Hetmanem na D5 gramy po prostu E4 z wygodnym centrum, z bardzo ciekawą pozycją. D6 ze strony jednak Mistrza Świata i E4 i nastąpiło od razu E5 zaskakujące, niech nas ten ruch nie zmyli, nie jest to błąd absolutnie ze strony czarnych, chociaż na początku wygląda dziwnie, z tego względu, że większość pewnie osób tutaj myśli o zbiciu pionka na E5 dlaczego? Dlatego, jakże jakbyśmy wybili to wymiana hetmanów i powiedzmy czarne są bez roszady są zderoszowane, ale to w niczym nie przeszkadza, no oczywiście można zagrać goniec G5 atakując skoczka, ale po skoczek D7 wszystko się broni, ta pozycja jest równa, myślę, że wygodna dla czarnych jak ktoś lubi takie schematy, ja lubię chętnie taką pozycję czarnej, bym grał zawsze z każdym arcymistrzem, jeżeli by była tylko okazja. W partii poszło inaczej. Janek zagrał skoczkiem na E2, i teraz Magnus Carlsen zaskoczył przede wszystkim, no nie wiem, czy kibiców, mnie na pewno, bo zagrał posunięcie C5. Co to za dziwąk można powiedzieć? Przede wszystkim widzimy, że wymusza to jakąś konkretną akcję ze strony białych. No albo przepychamy piona na D5, albo wybijamy na C5, albo wybijamy na E5. Coś tym pionkiem trzeba zrobić. No i teraz tak. Od razu powiem, że Janek zagrał pionkiem na D5, co jest dobrym posunięciem, absolutnie centrum silne, tak najczęściej można by było grać, no ale ciekawe jest też zagranie pod tytułem Debije na E5. Teraz już jest pewna różnica niż ten wariant troszeczkę wcześniej, bo tu nadal wymieniamy hetmany, tu przede wszystkim ten pionek C7 już nie stoi, a często się pojawia na C6, broniąc przede wszystkim pola D5, pola B5, to są bardzo ważne pola, ten pionek by tu ważną rolę. Przypuszczam, no ta pozycja w ogóle. Komputer ocenia to jako trochę lepszą białych ale ja tu nie widzę jakiejś super rekompensaty oczywiście można by było zagrać skoczkiem skoczek C6 by się wyprowadził i widzimy, że ten skoczek ma plan wejść na D5 skoczek z C6 ma plan wejść na D4 no i tu zaraz na przykład jakiś goniec na G5 no właśnie i po zagraniu gońcem na G5 bo ten ruch jest taki powiedzmy wtrącony bo tutaj grozi bicie na F6 goniec E7 tak mogłoby nastąpić na przykład bierze D1 a po skoczek D4 my w ogóle tutaj się też skoczkiem z C3 nie musimy śpieszyć, żeby zagrać na D5 bo tu jest świetna placówka to musimy tam od razu zagrać. Pamiętajmy, groźba jest silniejsza niż jej wykonanie. Bardzo mądre powiedzenie w szachach. No, i teraz posunięcie na przykład B4. Bardzo ciekawym byłby ruchem z tego względu, że tu prowokujemy do wybicia, żeby zbić na D4 skoczka. I białymi stalibyśmy tutaj myślę, że bardzo, bardzo przyjemnie. To znaczy, ta pozycja jest troszeczkę lepsza dla białych, no ale myślę, że w praktycznej grze. To... Koło remisu to się kręci. No ale w partii poszło ostrzej, bo D5 i tutaj się naprawdę, na, naprawdę będzie fajnie partia układała. No i po tym posunięciu e, Mistrz Świata zaczyna swoje tutaj szarże dziwolongi, posunięcie H5. Znaczy to nie jest dziwny ruch, to jest normalne posunięcie. To ma na celu przede wszystkim czasami wymianę gońca z H6, bo wymiana czarnopolowych gońców w takich strukturach jest dobra dla czarnych. Czasami jest też tak, że nie do, dopuszcza do, do posunięcia G4, czyli taki łapiemy tutaj oddech, troszeczkę przestrzeni na skrzydle. No, ruch H5, dobry ruch i skoczek z E na C3. No, ktoś by powiedział, dlaczego ten skoczek nie zagrał na C3. Otóż te, wypuszczamy przede wszystkim gońca, a skoczek z B1 czasami może przejść przez A3C2, przez D2, o ile goniec wyjdzie wcześniej na E3. No, dużo tutaj takich strategicznych manewrów istnieje. Skoczek zagrał na D7, skoczek zagrał na A3. Posunięcie H4. Widzimy, jak mistrz świata się tym piątkiem bardzo rozpycha. Jest to takie modne troszeczkę. Mi się takie ruchy bardzo podobają, ale uwaga, przewaga ze strony um, Janka jest tutaj spora, plus 1,30 około, ale ja bym się nie sugerował troszeczkę tym um, silnikiem, mimo wszystko w królewsko indyjskiej, gdyż na samym początku coś koło tego pokazuje silnik zawsze dla białych. Nie zgadzam się z tym, absolutnie to jest obrona królewsko-indyjska. Ona rządzi się swoimi prawami, moi drodzy. Goniec zagrał na G5 i Goniec na E7 w tym momencie. I ciekawe zagranie. Przede wszystkim, um, no bronimy tego hetmana z d8 no i ta, czasami zagramy sobie na przykład skoczkiem na h7 czy skoczkiem na h5, od razu opcja jest wymiany tego gońca, po tym posunięciu goniec wrócił jednak na e3 posunięcie a6, no zawsze taki ruch się przyda, te skoczki czasami mają wjazd, teraz już tego nie ma na b5 hetman d2, standardowe posunięcia w takich pozycjach, skoczek h7, no i tutaj myślę, że planowane jest na przykład zagranie goniec g5 ja bym tak planował zagrać i ten a6 Ruch, jeszcze wracając do tego posunięcia, się bardzo przydaje, bo na przykład po wymianie gońca czarnopolowego w tym układzie, jakby ten goniec na G5 się poruszył, no to żaden skoczek właśnie nie skakuje na B5 i nie atakuje tak bardzo tutaj pionka D6, nie atakuje też pionka na C7, a pionka pola C7. Wybaczcie, lecimy dalej, i w tym momencie G3 bardzo dobre posunięcie ze strony białych, dlatego że jak zagra goniec na G5 to poczęstujemy go ruchem F4 i wymiany nie ma, a fajne centrum z sobie tutaj zyskujemy. Bardzo ładny ruch, podoba mi się, to jest bardzo dobre zagranie dla białych, warto takie posunięcie zapamiętać. No analiza partii na tym polega, żeby czegoś się nauczyć. Skoczek zagrał na G5 no i teraz e, tutaj inwencja twórcza dwóch zawodników tak naprawdę w tej pozycji e, się dzieje, dlatego, że pozycja jest już e, no, no. różna, taka się w zasadzie chyba nie, nie, nie powtórzyła, znaczy może nie wiem, czy nigdy, ale no nie widziałem takiej pozycji, pierwszy raz widzę. Fajnie, fajnie to wygląda. Hetman zagrał na G2. Ciekawy ruch, bronimy pionka, no, bronimy wieży. Może będzie wybicie, tutaj to wybijemy, i asekuracja wieży przede wszystkim. Posunięcie F5 ze strony czarnych, czyli standardowe w tym debiucie, no i koniec D3. Wyprowadzamy figurę F4, moi drodzy. Bardzo ładny ruch ze strony czarnych tym razem. Panowie grają cios za cios, trzeba przyznać, że niezła akcja się dzieje. Czemu służyć ma to posunięcie? No, bo pie pierwszy, pierwsze takie wrażenie, pierwszy odruch białych prawdopodobnie byłoby, aby wybić pionka na G4. Otóż nie musimy się przejmować tym wybiciem absolutnie. Mówię tutaj z perspektywy czarnej, gdyż odbijamy. Jeżeli goniec wybija, no to teraz pozycja w ogóle się zmienia. Ocena sytuacji się kompletnie zmienia, i. Ktoś, kto gra Kida, no to myślę, że czuje się tu wyśmienicie dobrze i wie, o co chodzi. Otóż wskażcie mi proszę, jeżeli ktoś ma ochotę, w komentarzu ewentualnie, jaki ruch tutaj teraz byłby dobry dla czarnych. Bardzo dobre posunięcie, można sobie zatrzymać materiał. Ja już ten ruch pokazuję, uwaga, Roszada. Wygląda bardzo groźnie, no bo ktoś powie: Tutaj otwarta linia, zaraz będziemy atakować, zaraz tutaj wieża wjedzie. No, król odsłonięty, co tu się w ogóle wyprawia? Wszystko tu się trzyma, to jest po pierwsze. Po drugie, wieża. Pięknie atakuje Gońca i ma szansę potem wybić jeszcze pionka na F3. Generalnie skoczek tutaj na F3 z szachem może fajnie sobie zagrać. No i byłoby to myślę, że bardzo dobre dla czarnych. Tak nie poszło. Oczywiście Janek wiedział o co chodzi z, punktów, z punktu strategicznego. I koniec właśnie zagrał na D2 w tej sytuacji. Posunięcie H3 ze strony czarnych. Hetman wrócił na E2. Roszada. Troszkę tutaj teraz będzie takich posunięć strategicznych, a też fajnych. Wierzak 1. Ruch się zawsze przyda. Wybić wieżą na G3 można po wybiciu, więc tutaj planujemy przede wszystkim czarny, białymi długą roszadę. Wieża na F7, właśnie ta roszada następuje, długa Hetman F8, standardowe zagrania, standardowe plany w tej sytuacji czarnymi. Wieża z DNA G1 na F1 i tutaj. Te figury przede wszystkim zaczynają się przegrupowywać. Jedna i druga strona manewruje, ustawia swoje figury w jak najlepszych pozycjach. Po prostu, czasami, jak nie wiemy o co chodzi w danych posunięciach, to warto przejrzeć, popatrzeć, i troszkę w głowie na pewno zostanie takich fajnych zagrań. W debiutach różnych, no w różnych otwarciach, w każdym razie. Hetman zagrywa na G7, skoczek na C2. No, ta formacja mi się niezwykle podoba, taka niestandardowa, rzadko spotykana oczywiście tych lekkich figur. Skoczek F8, no i widzimy właśnie, dlaczego Hetman zagrał na G7 w tym wypadku. No manewruje tutaj skoczka, żeby otworzyć gońca. Ten skoczek pójdzie na H7, może Hetman wróci. Skoczek zawsze może się przydać, żeby bronić skoczka na G5, przede wszystkim wzmocnienie też ciężkimi figurami z F8 i z F7, F4. No. Bardzo dużo możliwości. Oczywiście białe czyhają w pewnym momencie na wybicie na F4. Potem się otworzy linia, tam może się sporo zadziać. Król zagrał na B1. Skoczek właśnie na H7 w tym momencie. I skoczek na, skoczek na E1. Tutaj z obroną F3 przy okazji. No, myślę, że to jest w porządku zagranie. Goniec D7 się zawsze przyda. Przygotowuje czasami ruch B5. Generalnie też e, tutaj wieża na F8 może sobie zagrać. Goniec na C2, wieża na F8. No, i teraz właśnie Janek przechodzi do fajnego zagrania, i powiem szczerze, że ta pozycja jest no silnik podpowiada, oczywiście, plus 2 i 6 około. To jest dużo, to już jest naprawdę dużo przy tych wszystkich manewrach. A zobaczcie, że białe tutaj jakoś specjalnego wysiłku nie miały w tej pozycji, w tej partii. W danym momencie będzie na pewno tutaj decydowała jakaś tam taktyka. Może troszkę mniej czasu jednego z przeciwników, dużo zawodników, przepraszam, dużo może tutaj się oczywiście wydarzyć. Ale Janek zagrywa teraz dobre posunięcie, ciekawe. W odpowiednim momencie wybija tego pionka na F4. To jest dobry ruch, bardzo dobry. Pionek wybija. No i zobaczmy, że te wieże są przyblokowane i te strzelają w swojego pionka. Wprawdzie, zwolniło się bardzo ładne pole na E5, ale żadna figura czarnych tutaj nie może wskoczyć. Oczywiście nie mówię tutaj o hetmanie, bo to by było bez sensu, bo ten skoczek zaraz go przegoni. Bardziej mnie interesuje lekka figura, która by się znalazła na E5 skoczek świetnie jakby zagrał za E5, ale z H7 będzie mu chyba jednak ciężko. Skoczek zagrywa na. D3, goniec F6. No, i ten goniec z Hetmanem. Tutaj świetna, świetna bateria po, po diagonali. Ale pamiętajmy, że goniec tutaj też dobrze broni. Świetnie broni. Ale zbił pionka na F4. No właśnie, to są dobre zagrania. Janka, tu jest już konkretna gra. Zobaczcie. Goniec tego skoczka zbił. Wisi tutaj teraz goniec na F4 wprawdzie też można zbić skoczka na G5. To byłoby również dobrym zagraniem, Janek jednak wybiera naprawdę ambitną kontynuację. Podoba się to na pewno kibicom i zbił pionka na D6. Czyli wziął dwa pionki, oddał figurę, jedną wieżę atakuje, więc teoretycznie żadnych strat tutaj nie ma i silnik się zgadza, plus 2,5 około dla białych jest dobrze. Goniec zagrał na d4 i teraz moi drodzy muszę przyznać, że niezwykle dobre posunięcie tutaj nasz arcymistrz zagrywa. Naprawdę no muszę przyznać, że naprawdę dobrze tutaj Janek te partie rozgrywa i dzieje się sporo. Otóż mi do głowy by nie przyszło, to znaczy prawdopodobnie, może bym wymyślił taki ruch, jak miał dużo czasu. Tutaj panowie mieli skrócony czas, więc trzeba szybko podejmować decyzję, i ruch F4 ze strony białych. Niezwykle silne posunięcie. Dynamiczne przede wszystkim. O co chodzi? Przede wszystkim, jeżeli goniec zbija wieżę, no to musimy się z tym liczyć i znaleźć jakąś alternatywę. Po tym posunięciu, tak też w partii nastąpiło oczywiście. Janek zagrał gońcem na E5. No i to był niestety decydujący błąd. Znaczy, decydujący błąd jeszcze może nie, nie przesądza o partii, ale yy, spory błąd. Dlaczego? Zaraz się dowiemy. Sprawdźmy tylko alternatywę dla białych. Otóż, jeżeli białe by wybiły gońca, no to pozycja mimo straty jednej wieży w tym momencie dla białych jest fascynująca. Nawet tak to określę. I tak naprawdę nie widzę sensownego ruchu dla czarnych, bo skoczek zostanie za chwilę wzięty tutaj przypominam, że też grozi wzięcie wieży więc to nie jest tak do końca, że teraz jest wieża więcej i czarne wygrywają, absolutnie nie można by było oczywiście w tej sytuacji zbić skoczkiem pionka, na co Hetman by się zgodził i by wziął jakość mniej u białych, ale jednak pozycja bardzo dobra, świetny goniet czarnopolowy, za cenę wieży jakości powiedzmy, no to świetnie by to stało wierzcie mi, byłoby dobrze można by było też zagrać Hetmanem na D4. To się wydaje dobrym ruchem, no bo raz, że atakuje na E4, raz, że atakuje na G1. No ale teraz y, świetnym zagraniem byłoby na przykład Hetman D1. Y, to, to były trudne ruchy i przypuszczam, że Jankowi ciężko y, może było przeanalizować y, tak na świeżo, na szybko. No ale co by było, jakby skoczek zbił na E4? Proste zagranie, moi drodzy. Goniec E5, dziękuję, dobranoc. Tutaj z Hetmanem jest tak naprawdę spory problem. No, dlaczego? Jeżeli Hetman zagrałby na przykład na E3, to dajemy tutaj mata w pięciu posunięciach. Czy widzicie tego mata, moi drodzy? Otóż, bierze G6. Mat w pięciu, no to znaczy, że prosty, forsowny mat. Bierze G7, bierze G7, król H8, bierze H7. Pomijam fakt, że można zagrać wieżą też na G3 z szachem i wziąć po prostu Hetmana. Ale wieża H7 wygląda zacnie. Król H7, Hetman H5, Król G8, Hetman G6. Piękne zakończenie partii by mogło nastąpić, no tak niestety nie było, ale sprawdźmy w tej sytuacji, jakby wieża zagrała na E8, jednak skoczek by się nie pokusił o pionka. No po tym zagraniu myślę, że proste wybicie skoczka daje sporą przewagę i na przykład wieża jakby zbiła na E4, to tutaj kapitalnym ruchem byłoby skoczek E5. No i tu się wszystko sypie u Czarnych z tego względu, że no, grozi wymiana hetmana, tutaj grozi wzięcie wieży. No jak zbijemy wieżę, to najpierw wymieniamy hetmana, potem zbijamy wieżę. No jakby była na przykład wymiana hetmanów w tym momencie? to wieża by, by na przykład zbiła na e5, to chyba najmniejsze zło dla czarnych, ale mimo wszystko w tej sytuacji tutaj goniec by zbił pionka. Pionek więcej, para gońców, ten pionek ma tutaj prawie wolną drogę, wygodna gra dla białych, bez żadnego ryzyka, Janek by tutaj na pewno wygrał partię, znaczy nigdy nie można mówić na pewno oczywiście. Przejdźmy do partii, moi drodzy, ale tutaj dużo ciekawych rzeczy się zadziało. Otóż no goniec e5 niestety nie był dobrym ruchem, tutaj mistrz świata to teraz ładnie wykorzystał, znaczy, inaczej, nie wykorzystał jeszcze tego, bo też zagrał źle. Otóż, zagrał skoczkiem na F6. Hmm, dlaczego ten ruch jest zły? Przede wszystkim to zostaje pod związaniem. E, to nie jest dobre posunięcie. Jak należałoby zagrać? Trudny ruch, można zatrzymać materiał, poszukać, spróbować czarnymi, znaleźć fajną odpowiedź. Otóż, pięknym ruchem byłoby wieża F4, łapiemy się za głowę o co chodzi no przede wszystkim jak tutaj goniec zbija na G7 to zawsze wieża zbija na F1 powiedzmy goniec G7, wieża F1 tutaj skoczek na przykład na C1 no i tam wieża może wjechać na F2, partia się powinna skończyć bardzo, bardzo szybko, no ale było inaczej Bo wieża F4 można by było jeszcze w tej sytuacji Zagrać Hetmanem na E7. Od razu odejść tym Hetmanem. No i tak widzimy teraz, że w tej sytuacji czarne mają figurę więcej. Na przykład wieża F1, żeby atakować gońca. Goniec tutaj wieża najpierw mogłaby wybić i goniec mógłby zagrać na D4. Przewaga figury u czarnych. Myślę, że bez problemu czarne by wygrały. No ale właśnie w tej sytuacji Skoczek zagrał na F6, zasłaniając tutaj Hetmana. Janek teraz. No właśnie. Janek popełnia niestety błąd, moi drodzy. Błąd. Taktycznie tutaj Karlsen dobrze kombinuje. Niezły jest, trzeba przyznać. No a Janek zbił skoczka, co jest fatalnym błędem. Błąd w ogóle kosmos. Ale wydaje się to fantastycznym zagraniem i logicznym, bo zobaczcie: Pionek podważa skoczka. Goniec tutaj może zaraz zbić Hetmana. Wieża pięknie spogląda. Ja bym powiedział, wygra na białych. Niestety nie. Ale podtrzymam Was chwilę w niepewności. I jeszcze szybciutko pokażę, jak należałoby zagrać lepiej. Przede wszystkim wieża G1. I tutaj możemy być już białymi w miarę spokojni. Tak naprawdę, no jest teraz wieża mniej w tej sytuacji. Ale tu się wszystko trzyma. Na przykład, jak skoczek by wybił, powiedzmy na E4. To my możemy zbić tutaj na F6. No i tak naprawdę jak skoczek zbije na F6, to mamy w tej sytuacji skoczek E5. I tu się robi na G6 bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Tam jakiś materiał odzyskujemy, nawet jakiś goniec G4, to, tutaj, to trzeba będzie po prostu wybić. I, i stoimy tutaj białymi, myślę, że w porządku, jeśli chodzi o praktyczną grę. Ok, wróćmy do partii, moi drodzy. No właśnie, już tutaj zdradziłem ruch, skoczek zagrał na G4 w tej sytuacji. Piekielnie silne zagranie, pozycja czarnych jest już wygrana. Dlaczego? No to, to samo się dzieje po wzięciu Hetmana, wieża wybija na F1 i skoczek na C1 i król zbija na G7. Nie mam pytań, prosta, prosta, naprawdę prosta wygrana czarnych i spora przewaga materialna no jednak poskoczek G4 Janek zagrał goniec F6 aby te wieże jednak przyblokować po linii F w tym momencie tutaj mistrz świata co zagrał Mistrz świata? Niech mi ktoś po podpowie. Mistrz świata zagrał goniec H2. No właśnie, tyle tych wariantów, tych oznaczeń, że już się prawie pogubiłem, ale jesteśmy na dobrej drodze. Goniec H2, zauważmy, że cały czas nie można zbić Hetmana z tą samą opcją zbicia wieży. Janek zagrał E5, niby wzmocnił opcję tutaj obrony, ale skoczek tego gońca teraz skosił, pionek wybił. Na. Y F6 i Mistrz Świata. Zobaczcie, tutaj wisi goniec. Ten goniec po prostu wraca na D6. No, Majstersztyk, można powiedzieć. Działo się naprawdę niesamowicie dużo. Znowu nie można zbić Hetmana z tego samego powodu. Wieża bije F1, a przy okazji jeszcze jest dochodzący pionek. Skoczek zagrał na F4. I teraz yy, myślę, że posunięcie takie upraszczające w ogóle grę dla czarnych, zbicie na F6. No, naprawdę dużo takich ciekawych zagrań z jednej i z drugiej strony, pobiciu na F6, wieża zbiła na F6, no i widzimy figurowo, tu się wszystko zgadza jest równo, ale pionek więcej uczarnych z lepszą pozycją skoczek zagrał jeszcze na E6, wieża wymieniła wieżę, Hetman H6 z prostym planem w tej sytuacji Hetman zagrał na F6, tam jakieś opcje matowe może się pojawią, ale to już jest bardzo ciężko H2, goniec E4 aby bronić na H1 do robienie Hetmana, goniec zbił, Hetman zbił, król C2, no i Hetman dał szacha w tej sytuacji e, Janek już się poddał. Dlaczego? No na przykład gdziekolwiek odejdzie król, tak naprawdę, to zbijamy skoczka i figura więcej tu za chwilę goniec zwierzę na F4 i tak dalej. E, myślę, że e, nie ma sensu grać oczywiście czarny mit, a Można też na przykład zagrać Hetmanem na D4 i wymienić Hetmany. Najprostsza chyba droga. Jak ktoś już e, nie chce mieć Hetmanów na szachownicy, moi drodzy. Partia bardzo bogata w taktykę, strategię. No, szkoda troszeczkę, bo Janek miał świetną grę, mógł spokojnie z Mistrzem Świata wygrać. No, nie udało się jednak tej kropki nad i zabrakło. Ale życzymy mu powodzenia. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Cześć.